Jest taka szczególna postać, proszę Państwa, związana z powstaniem styczniowym, ksiądz Brzuska. Ksiądz Brzuska, partyzant walczący czynnie, zbrojnie, nietypowe może jak na księdza. Ale z księdzem Brzuską wiąże się jedna historia szczególna. Otóż Rosjanie bali się księdza Brzuska, Brzuski jak ognia. Kozacy nawet w sposób zabobonny uważali go za czarownika. Więc władze carskie postanowiły walczyć z nim w sposób inny. Opublikowali artykuł w prasie warszawskiej, napisali, w którym pisało, że ksiądz Brzuska to żaden ksiądz, to morderca, bezlitośnie mordujący niewinnych ludzi, że te jego sanitariuszki, łączniczki, to tak naprawdę jego kochanki. Mój Boże, jak ta propaganda jest niezmienna i prymitywna. Aż dziw, że jeszcze działa. Proszę Państwa, kiedy czytałem historię księdza Brzuski o tym artykule, od razu przypomniał się proces księdza Gurgacza, kapelana jednego z oddziałów partyzanckich. I słynne zdjęcie zamieszczone w gazecie, kiedy księdza w sutannie ze stułą na szyi, z brewiarzem w jednym ręku i z rewolwerem w drugim ręku sfotografowano. To nie żaden ksiądz, to zwykły bandyta. A jeszcze niektórzy z nas pamiętają słynny artykuł garsoniera księdza Popiełuszki. I znowu to samo. Znowu kochanki, znowu terroryzm, znowu żaden ksiądz. Niezmienne, głupie, prymitywne, a działa. Księdza Brzuski bano się tak bardzo, że kiedy go wreszcie powieszono, szubienice po nim rozebrano i zamieciono nawet trociny, żeby mieszkańcy Podlasia nie zabrali ich jako pamiątek, jako relikt. Ostatni partyzan, ballada o księdzu Brzusce. Powstanie.